Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Rady dla Rady. Dzisiejszym gościem jest Tatiana Zalas, trener personalny, kulturystka, wicemistrzyni świata, wicemistrzyni Europy i mistrzyni Wielkopolski. Witam Cię, Tatiano. Dzień dobry Państwu. Czy coś pominąłem? Chyba tak. Wicemistrzynia świata, Europy, Wielkopolskie. To była jedna kategoria, kategoria sylwetkowa. W zeszłym roku zdobyłam też Arnold Classic Europe. To jest dość poważne takie zawody, z których każdy zawodnik startujący na nich chciałby mieć ten medal, także tam mam trzecie miejsce. Występ też w kategorii Elite Pro i zdobyłam w zeszłym roku też Mistrzostwa Polski, po raz kolejny Mistrzostwa Wielkopolskie i Puchar Polski, złoty medal. Tatiano, czy te półki w swoim mieszkaniu wytrzymują te puchary? Jeszcze tak, jeszcze wytrzymują. Powiedz nam, co takiego jest w tej dyscyplinie, którą uprawiasz, że oddałaś jej się bez reszty? Powiem tak, że odkąd pamiętam, zawsze podobały mi się atletyczne budowy ciała, sylwetki. Tak samo jak mężczyzn i kobiet. Zresztą ja na to patrzę jako na dzieło sztuki, bo czasami faktycznie to, co można zrobić z ciałem człowieka, no to jest po prostu niesamowite. Dlatego wcześniej mogłam podziwiać takie osoby tylko na obrazkach magazynów. Teraz z czasem, kiedy w sumie poszłam w ten sport już po latach, kiedy mam tą możliwość, faktycznie chciałam spełnić po prostu to swoje marzenie i zacząć trenować mocno. Oczywiście był konkretny cel, któremu całkowicie się oddałam. No i przede wszystkim co? Charakter. W tym można pokazać swój charakter, bo to nie jest sport dla słabych ludzi. Tutaj no niestety człowiek musi być zdeterminowany, pokazać ten charakter, być odpornym na ból i dążyć do swojego, wytrwale. No właśnie, mówisz, miałeś cel ileś lat wstecz. Kiedy pierwszy raz pojawiłaś się na siłowni? Po raz pierwszy raz pojawiłem się na siłowni w 2016 roku. To była dość taka ciekawa sytuacja. Bodajże w TVN Śniadanie na Pytania zobaczyłam wywiad z kulturystą, nie wiem, czy dobrze powiem imię, nazwisko, Grzegorz Zieliński bodajże, który w wieku 64 lat zdobył Mistrzostwa Świata. No to jest taki był przełomowy u mnie moment, kiedy stwierdziłam, on może w 64, ja nie mogę w 43. No i to był taki impuls. Tego samego dnia zadzwoniłam, odszukałam w internecie w pobliżu, w okolice Poznania, trenerów mniej więcej w podobnym moim wieku, żeby oczywiście nie przenieść sobie jakiegoś wstydu domowego. Wiadomo, że dla mnie byłoby, to znaczy ja myślałam, że byłoby dziwnie, kiedy osoba w moim wieku zwraca się do trenera z takim żądaniem, nie, propozycją, że chciałaby po prostu zrobić formę pod scenę. No trochę mnie głupie, szczerze mówiąc, było, ale już skoro było takie postanowienie, no to znalazłem takich dwóch trenerów pod Poznaniem. Do jednego zadzwoniłam, niestety akurat rozmowa się nie nawiązała. Do drugiego zadzwoniłam i zaprosił mnie oczywiście na rozmowę i w sumie od tego się wszystko zaczęło. I się rozpoczęło. No właśnie, wspomniałaś na temat sceny. Właśnie kolejne pytanie dotyczy sceny. Co czujesz, przebywając na scenie, gdy mężczyźni podziwiają Twoją sylwetkę, jak również kobiety? Ciężko mi jest akurat konkretnie na to pytanie odpowiedzieć, bo w sumie ja wychodzę na scenę pokazać swoją formę, swoją ciężką właśnie pracę,
wylany pot i w sumie jak znajduję się na scenie, ja no nie widzę, to znaczy nie myślę o tym, że jestem podziwiana. Ani kobiety myślą, fakt, inaczej na co dzień na przykład, bo nie wiem co się dzieje pod ścianą. Pod ścianą ocenia mnie jury. A na co dzień mężczyźni i kobiety no, mają odrębne troszeczkę zdanie na ten temat, na sport, który uprawiam i to jak wyglądam. No właśnie, co zwykle radzisz początkującym adeptom tej sztuki, a co odradzasz? Początkującym. No przede wszystkim osobom, która w ogóle nie miała nic do czynienia z siłownią, i pojęcia nie ma, jak ćwiczyć i co ćwiczyć, warto byłoby zainwestować od razu w trenera personalnego, który by go nauczył prawidłowych ruchów, odruchów, ćwiczeń, techniki przede wszystkim, żeby broń Boże nie zrobić sobie krzywdy. Druga taka istotna rzecz, też osoby, które nie mają żadnego doświadczenia w suplementacji na przykład, bo sporo młodzieży z doświadczenia wiem, że sięga bez żadnej wiedzy po twardszą taką suplementację, gdzie no niestety powiem tak, że można sobie zrobić tę krzywdę bez jakiejkolwiek na ten temat wiedzy. No i druga sprawa, nie bać. Jeżeli już się znajdujesz na siłowni, się nie bać, podchodzić, pytać. Jeżeli czegoś się nie wie, po prostu zapytać, bo głupich pytań nie ma. Są tylko głupie odpowiedzi. No, zdarzają się też. Tatiano, opowiedz nam może o kulisach zawodów, o dojściu, mówiłaś już praktycznie tyle tytułów wymieniłaś, no dobrze, że półki wytrzymują, pewnie już pokój niepewny też się powiększy o kolejne półki, mam nadzieję. Jak to w zasadzie, jak przebiegają takie zawody? Akurat zawody to jest w sumie sama organizacja zawodów jest bardzo prosta. Robimy formę, latamy, żeby zaprezentować tą formę dosłownie na 5 minut na scenie. Ogólnie jedziemy na zawody, opłacamy startowe. Tydzień przed zawodami, żeby zawodnik miał faktycznie formę bardzo dobrą i pokazać te całe umięśnienie, odwadniamy organizm. Przed tym odtłuszczamy, to znaczy wprowadzamy diety i robimy taką redukcję. Tydzień przed zawodami odwadniamy organizm, żeby mięśnie były najbardziej widoczne. No i przed wyjściem na scenę jeszcze dodatkowo brązowimy ciało, bo wtedy mięśnie są bardziej wyeksponowane i łatwiej ich ocenić. Tak jak śpiewał Rynkowski, kobiety lubią brąz. Tak, tak lubimy brąz. Tatiano, najbardziej groteskowe wydarzenie, które przytrafiło Ci się podczas zawodów bądź na siłowni? To znaczy śmiesznych takich nie, ale miałam akurat sytuację troszeczkę stresującą w zeszłym roku na zawodach na Arnold Classic, gdzie w sumie wystartowałam w swojej kategorii, gdzie zajęłam trzecie miejsce, dwa trzecie w sumie miejsce i potem zaprosili mnie na start w Elite Pro. I w sumie ja wychodzę na koniec, jeżeli trafiam do tej finału, powiedzmy piątki, każdy z nas ma występ indywidualny, gdzie musimy mieć podkład muzyczny. I po moich występach w sumie ten mój podkład muzyczny gdzieś zginął. A później się dowiaduję, że mam wyjść następnego dnia właśnie w tej lidze profesjonalnej, wystąpić jeszcze raz. No i był problem z moim podkładem, że nie miałam. I no niestety, to znaczy stety, z sytuacją poradziłam, musiałam sobie poradzić, ale głupie mi było, kiedy mój angielski jest bardzo kiepski, nie? Kiedy byłam sama, w sumie przy mnie wtedy nikogo nie byłam, bo akurat pojechałam sama na zawody. Hiszpanie, wszyscy mówią po angielsku lub po hiszpańsku. Mój angielski jest bardzo kiepski. Próbowałem się dogadać w jakiś sposób, żeby mi pomogli znaleźć, bo gdzieś to nagranie było jednak, ale nikt nie mógł znaleźć. Oczywiście sytuacja wzięła swoją ręce,
poszłam, załatwiłam, nie wiem, tłumaczyłam na rękach, na migach, także udało mi się odzyskać ten podkład i móc sobie wystąpić na scenie. Fajnie. Ze swoim podkładem oczywiście. Czyli poradziłaś sobie. Tak. A powiedz nam, czy zdarzyło ci się kiedyś stanąć w czyjejś obronie, gdy przykładowo dochodziło do jakiegoś zagrożenia nietykalności osobistej? Nie. Nie miałam takiej sytuacji, ale wydaje mi się, że jeżeli by zaszła taka sytuacja, nie miałaby z tym problemu. Stanęłabyś. Tak, oczywiście. Panowie, uważajcie. Tatiano, zbliżamy się już do końca audycji. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić bądź podziękować za to, że był przy tobie w tym najbardziej wymagającym czy najbardziej najodpowiedniejszym momencie twojej kariery? Oczywiście są tacy ludzie. Dziękuję mojemu trenerowi, od którego się wszystko w sumie zaczęło, który mnie wprowadził w ten sport, który mnie pomógł, który zrobił mi mistrzowską formę, gdy zajęłam wicemistrzostwa świata w Hiszpanii. Dziękuję kolejnemu mojemu trenerowi, który w zeszłym roku zrobił super formę, pomógł mi zrobić przede wszystkim, zrobić super formę i też wprowadził mnie w tajniki tego sportu, które były dla mnie motywatorami w chwilach, kiedy czułam się źle, miałam chwilę załamania, zwątpienie, też potrafili mi postawić na nogi. No i dziękuję mojemu przyjacielowi, który też był ze mną podczas ostatnich trudnych takich chwil, gdzie no, miałam spore chwile wątpliwości, gdzie w sumie też potrafią mnie postawić na nogi i zeszły sezon w sumie zakończyłam dzięki jemu. Czyli reasumując, spotykasz na swojej drodze ludzi, którzy są gotowi zawsze podać ci rękę. Tak, zgadza się. Super. Im dziękuję. Super. Tatiano, dziękuję ci za udział w dzisiejszej audycji. Dziękujemy państwu za udział i za wysłuchanie audycji. Tradycyjnie łapka w górę i... A wy subskrybujcie. Subskrybujcie, jak powiedziała Tatiana. I do zobaczenia w kolejnych audycjach Cybiny TV. Do widzenia państwu. Do widzenia.